Dzień dobry, witam wszystkich bardzo, bardzo serdecznie z tej strony Hogaty. To jest drugi odcinek z naszej nowej serii w 7 Days to Die, gdzie próbujemy przetrwać w świecie pełnym zombie. A dzisiaj spróbujemy przetrwać w świecie pełnym zombie, dosłownie, dokładnie tak. Może troszeczkę drewna zdobędziemy, expa możemy zdobyć, to co już zauważyliśmy, to na pewno exp. To nam się przyda, drewno na pewno też się nam przyda. Zdrowie by mi się przydało zdecydowanie, bo mamy całe 40 na 100. No a jak się uda, no to zobaczymy ogólnie, czy uda nam się to wszystko dobrze załatwić, zrobić i przetrwać w tym trudnym, piekielnym świecie. Jeżeli odcinek wam się podoba, chcecie więcej odcinków z tej serii, zostawcie proszę łapkę, suba, komentarz. Wpadnijcie także na G2 Instagram, Discord. Wszystkie linki macie jak zwykle w opisie pod filmem. Dziękuję bardzo. Dobra, i teraz tak, 58, 36, 14, nie ma tego już. Robimy tutaj porządek dzisiaj wokół chaty. Może faktycznie ten pasek na górze nad naszymi itemami, to jak rozumiem jest pasek z doświadczeniem. Tutaj widzicie, tutaj jest jakiś płotek zrobiony w ogóle. Dobra, zabieramy jakieś itemy. A tutaj jakby w ten sposób się ukryć. Ja pamiętam, że właśnie takie podejścia były fajne, bo dawało nam to coś w rodzaju kryjówki po prostu, nie? Że mogliśmy się faktycznie chować za czymś takim i że to faktycznie działało. Dobra, jest zombie. A ten co tak krzyczy? Ale Hitolda dostał. Leżeć, gnoju. Dobra, 400 expa za niego. To fajnie, to fajnie. Rozumiem, że potrzebujemy jakiegoś pikaksa, żeby... Nie, no dobra, ty. Siekierką też dajemy radę. Siekierką też coś zdobywamy. Daj kamienia. Kamień i ołów, tak? Zdobywamy, tak, ołów. Już w wersji chyba przetworzonej, by the way. A tutaj co? Co to kopie? Bo ja nie wiem. Kopiemy węgiel tutaj, okej, węgiel też mi się na pewno przyda. Więc troszeczkę tego skopać fajnie będzie. Nie wiem, nie chcę złoża zmarnować, nie? Może się później okazać, że nie wiem, węgiel jest ciężko znaleźć. Więc na razie te złoża zostawiamy. Ważne, że mamy jakiś tam domek zaraz na wyjściu w grze. Jak wiecie, trochę się już ogarnę na początku gry. Założymy tę pierwszą chatkę. To będziemy mogli myśleć, wiecie, o przeprowadzce. Ale najpierw musimy pierwszą noc przetrwać, czy coś takiego. Na szczęście nie widzę też zombiaków już w okolicy najbliższej mojej. Więc to dobrze świadczy. Czy ja powiedziałem, że nie słyszę i nie widzę zombiaków? No tak, nie widzę, bo kuźwa jeden się... Wow! Toczy do mnie! Jednak słyszę też kolejnego. Ja pierdzielę, ty. Masz z maczugi. Babolu. Bang! Co jest? Grabasz, zabij 10 zombie! Jakiś łup dostałem, a jej głowa odpadła. Plecaczek dropnęła z itemami. Nice. Dobra, ja potrzebuję skrzynki, powiem wam. Skrzynka by mi się mega teraz przydała. Co prawda mogę w lodówce jeszcze trzymać itemki. Drzwi by mi się przydały do tych pomieszczeń na dole. O, mam taką łazienkę też, dobrze wiedzieć. Kosz na śmieci. Tutaj ciężko byłoby przejść. Tędy przynajmniej nikt nie przejdzie, raczej. A to co to? Jakiś telefon? Coś? HDMI? Nie, to telewizor leży. Tylko, że jest strasznie ciemno tutaj. Dobra, jesteśmy u mnie na chacie. Co możemy zrobić? Wytwórz spodnie z włókna roślinnego. Okej, to zrobimy sobie. Zapewne będziemy mogli to... O, bezpieczna skrzynia na rzeczy. To jest coś, co chcemy zrobić też. Teraz tak, spodnie ubierzmy sobie na siebie.
Drewnianą maczugę ja już mam, kurczę, i nie fajnie, że gra tego nie wykrywa. Ja już to zdążyłem zrobić, no. Dobra, bezpieczna skrzynia na rzeczy. Dobra, tutaj. I teraz tak, pigułki hard, nie wiem co to jest. To takie rzeczy, nasiono sosny. Jakieś rzeczy, które mi się od razu może nie przydają. Włókna roślinne może mi się przydadzą, gwoździe. Bandaż pierwszej pomocy, tu jest po prostu bandaż. Puszka psiej karmy, amunicja, węgiel, ołów, to też będziemy zbierać. W sumie to wiecie, to ja mogę stąd powyjmować wtedy też itemy. I tutaj wrzucić. Też ołów, jakaś ten... Stara kanapka z mięsem. Krzesła na pewno nam się nie przydadzą. Paper, please. I co teraz możemy zrobić? Drewniana maczuga, dobra, zrobimy ją tylko dlatego, żeby wiecie, dostać nowe misje. Prymitywny łuk, okej. Zrobimy drugi raz te wszystkie przedmioty, tylko po to, żeby misje zaliczyć, te początkowe. I te rzeczy, powrzucam sobie jakąś maczugę, coś tutaj. Dobra, i zaciąłem biurko. Albo zniszczyłem to biurko, albo coś, no nie wiem. Krzesło biurowe na razie nam się nie przyda. Wytwórz blok konstrukcyjny, możemy wytworzyć. Co nam z bloku konstrukcyjnego? Wytwórz swoją pierwszą drewnianą ramę. Czy drewniana rama to, jak rozumiem, coś w stylu po prostu bloczek, który zablokuje nam coś? Okej, tak. Zablokowaliśmy, powiedzmy, to przejście. To jest chyba dobrze. Dobrze to o nas świadczy w tym momencie. Zrobimy sobie kilka takich bloków konstrukcyjnych. Na to wychodzi. Poblokujemy jakieś takie przejścia niepotrzebne dla nas, które będziemy mogli po prostu później otworzyć, nie? Czyli tak, zróbmy sobie w ogóle tutaj, o. Patrzcie, możemy sobie zrobić coś takiego sobie nawet zrobić. Takie wejście dłuższe, żeśmy mogli zareagować, gdyby jakiś zombiak szedł. No dobra, no to możemy sobie nawet bez kitu więcej takich bloczków porobić. Jeżeli to o to chodzi z tym blokiem konstrukcyjnym, to możemy faktycznie sobie wydłużyć wejścia do nas. Nawet powiedzmy sobie gdzieś tam zablokować na początek takie wejścia. Jeżeli w ogóle jeden klocek to jest coś w ogóle w stylu blokady, to faktycznie będziemy mieli taką blokadę. Nie wiem co to jest, czy to są jakieś drzwi czy nie. Tutaj mamy werandę. Weranda daje nam trochę pola do popisu. Ale tu sobie od werandy możemy właśnie zablokować troszeczkę. I dobrze, coś już mamy. Ulepsz rama kształty. Ale że co? Użyj rolka myszy, aby wyposażyć kamienną siekierkę. Dobra. Naciśnij, przytrzymaj, aby ulepszyć blok budowlany do bloku drewna. Dobra, czuję głód. By the way. Dobra, ulepszyliśmy to już do bloków drewna. To jest fajne, na pewno. Dobra, a to co to? Zjedzmy to. Dobra. Troszeczkę się ulepszymy dzięki temu. Okej, cała reszta bloków konstrukcyjnych też musi zostać ulepszona. Tu jest jeszcze wejście przecież, kurcze, pieczone. Dobra. Dobrze, mamy drewna trochę jeszcze do dyspozycji. Ile to zużywa? O kurcze, to zużywa więcej drewna niż mam jednak. Jednak musimy zdobyć jeszcze trochę drewna. To mi przypomina bicie tą siekierką drewna trochę rasta, powiem wam. Tylko że wreszcie teraz mamy takie zaznaczone fragmenty, gdzie bić drewienko. Dobra. Okej, nie mamy teraz już tak dużo tego drewna. Jednak myślałem, że jesteśmy drewnianym po prostu bogiem, lordem drewna. Aczkolwiek nie. Dobra, jeszcze trochę. Musimy nazbierać tego. Niech nam wytrzymałość rośnie póki co.
Na razie jest w miarę bezpiecznie i dobrze, powiem wam. Zrobiło się w miarę bezpiecznie na ten czas. Spróbujmy sobie wydobyć czegokolwiek, cokolwiek. I ulepszyć teraz ten blok konstrukcyjny na górze w takim razie. Ewentualnie zrobić jeszcze kilka bloków konstrukcyjnych, też można byłoby. Bo na przykład to miejsce dobrze nie wygląda. A z tego co mamy? O, też drewno. Mało co prawda, ale jednak też coś jest. A przede wszystkim nie będzie tych śmieci tutaj. No to jest zdecydowanie do zatkania dziura. Więc takim blokiem konstrukcyjnym to blokujemy. No dobra. Powiem wam, że tak średnio temu ufam. Tak naprawdę, nie? Średnio ufam, że to jakoś przetrwa dużo. Ale no cóż, mogę poradzić. Zaufanie to jedyne, co mi teraz zostało. Szczególnie, że już niedługo chyba się będzie noc zbliżała. Z tego co pamiętam, tutaj cykl trwa w sensie od rana do nocy, tak? 60 minut, czy od rana do rana to jest 60 równiutko. W sumie zrobiło się trochę jaśniej. Right now, right here. Dobra, tu było jeszcze przejście na górze, które zablokowaliśmy tym blokiem konstrukcyjnym. Ale mam wrażenie, że to nie wytrzyma zbyt długo. Więc nie wiem, wytworzę jeszcze kilka bloków konstrukcyjnych. Jak damy drugi, to już będziecie, wiecie, będziemy mieli dwa razy lepszą ochronę, bo będą musieli zniszczyć dwa prawdopodobnie, żeby tu przejść. Ewentualnie po prostu możemy też zniszczyć to, ale to jest, wiecie, to jest takie coś do ewakuacji, co by nam się też mogło przydać jednocześnie. Dla nas. Dobra, tam na dole nie ma pełnych tych. A może tutaj jeszcze zrobimy też takie przejście, o. Wiecie, utrudnimy trochę po prostu zombiaczkom wspinanie się nawet do góry. Też byłoby fajnie, a w razie wuja będę mógł wskakiwać sobie wyżej. Bo tu na przykład nie mamy żadnej blokady w tym momencie, więc choćby dla zablokowania drzwi powinniśmy zrobić parę bloków jeszcze. Wytwórz ognisko, no dobra, wytworzę do misji. Teraz tak, robimy misję na początku, nie? Trochę. Te niektóre meble mi tu przeszkadzają, wiecie? Powiem wam. Ukończone, podstawy przetrwania. Doskonała robota, teraz nikt nie ma wątpliwości co do twojego potencjału. Oto mapa z najbliższymi posterunkami przy White River. Wytwórz 50 przedmiotów, Alexander Bell. Znajdziesz w nich handlarzy, u których kupisz i sprzedasz towary oraz obywateli chętnych do ciekawej rozmowy. Witaj na pokładzie, Noe. To są ludzie tutaj jednak, tak? Jeszcze inni? Obywatel White River, jeden na jeden. Ej, to fajnie, że jeżeli są faktycznie inni ludzie też jeszcze, jakby NPC. To ja się cieszę w takim razie z tego faktu. Dobra, ulepszyliśmy, ale zaraz drewna nie będziemy mieli. Potrzebujemy jednak troszeczkę drewna na noc, szczególnie. Nie wiem jeszcze, wiecie, co opłaca się zbierać, a co zostawiać. Mam nadzieję, że w komentarzach właśnie, jeżeli sami gracie w 7 Days to Die lub oglądaliście kogoś grającego w 7 Days to Die, to moglibyście mi właśnie napisać, wskazać, jakie rzeczy przydałoby się, wiecie, podnosić, a jakie tak niekoniecznie, nie? Nawet nie wiem, czy można spoilerować w tej grze, ale wiecie, jeżeli możecie, to unikajcie jakichś większych spoilerów. Dobra. Całe to drzewo jeszcze sobie dupniemy. Będziemy mieli pewnie koło setki drewna wtedy. I działamy. I działamy dalej. Na razie trzeba, wiecie, pierwszą noc przetrwać, bo jeszcze nocy nie było. A ja pamiętam, że możliwe, że w nocy w ogóle jakieś hordy tutaj będą mnie atakowały, nie? Zabieramy to. Miejmy nadzieję, że zombie po tym nie wejdą do nas. My możemy tak wskakiwać fajnie. Ale liczę, że zombie nie mogą tak fajnie wskakiwać jak my. Tutaj też kamień, a mnie ten bruk bardziej interesuje do zdobycia. Dawaj,
Jeszcze jedno palnięcie. Git. Nasza postać jest głodna i trochę odwodniona. Wypijmy jedną buteleczkę wody. To powinno nam przynajmniej to odwrócić troszeczkę. Nie wiem, zjedzmy też ten aloes, jeżeli go możemy. A nie, tego nie możemy zjeść. Mamy tylko krem aloesowy. A pierdziele. Nie wiedziałem, że tu najtrudniej będzie jednak o jedzenie, nie? Tego się nie spodziewałem. Dobra, tym blokiem konstrukcyjnym po prostu to zatkam na ten moment. I tyle. Przeszukajmy jeszcze kosze na śmieci. Tu mamy żelazo, fajnie. W toalecie mamy papier. Super. Tu mamy jeszcze parę, wiecie, miejsc ze śmieciuchami w środku. W suszarce mamy... O, gotyckie buty znaleźliśmy. Super. Zawsze coś, bo to możemy podnieść sobie. Tutaj już zatkaliśmy wejście, powiedzmy. Tutaj coś zatkaliśmy. Boże, liczmy, że po prostu nic do mnie... Nie postanowi dzisiaj w nocy wejść po prostu, nic. Oho, zaczyna się noc chyba. Rozumiem, że my nie możemy po prostu przespać nocy. Rozumiem, że przespanie nocy to było za dużo już dla nas. Załóż sobie jakiekolwiek buciory, wariacie. Głód, średnio dolegliwa infekcja, otrzymanie ciosu od zombie zwierząt pogorszy infekcję. Infekcja będzie się pogarszać, dopóki nie zastosujesz antybiotyków. Jak ja mam antybiotyki zrobić, stary? Skąd ja mam mieć antybiotyki, jak ja dopiero wynalazłem zbieranie śmieci? Dobra, takie rzeczy. Nasiono sosny. Nasiono dębu. Ja pierdziele ty. Niedobrze, widzowie. Niedobrze się robi. Dobra, tego nie posadziłem w końcu nigdzie. Aha, myślałem, że coś z tego będę miał jeszcze. Niestety nie. A to, co mi da ten krem aloesowy? Trochę HP mi dodało. Ale infekcji mi to chyba nie załagodziło. Nie, nie, nie łagodzi infekcji kompletnie. Infekcja to mi rośnie cały czas. Ja pierdzielę, nie mam pojęcia. Powiem wam tak, zostaje mi teraz noc do przetrwania i nie wiem, co mam zrobić. Jest godzina 22:49, tak jak widzimy. Jest niby, że powinniśmy do handlarza się udać. Przyciśnij, a może ja bym chciał, kurczę, przespać się w tym. Nie można zeskipować nocy w ogóle, w jakiś sposób, w tym śpiworze? Czy śpiwór nie powinien być na tyle mocny, żeśmy mogli właśnie po prostu zrobić sobie z nocy dnia? Byłoby fajnie, naprawdę miło, jeżeli, nie wiem, nic nas nie atakuje, to moglibyśmy się przespać, moim zdaniem. No ale to wiecie, to moje zdanie. Nie wiem, jakie to ma pokrycie z rzeczywistością tutaj. No dobra, ludzie, ja myślę, że w tym odcinku to było na tyle. Także przed nami noc. Mam nadzieję, że uda się przetrwać, a na pewno myślę, że ją przetrwamy, jeżeli napiszecie mi w komentarzu, jak powinienem to zrobić. O, także dzięki wielkie za oglądanie, trzymajcie się, do zobaczenia. Elo i cześć, siemanko.